Takie zachowanie, taki język, to znaczy śmieje się przez łzy. No to to jest system, proszę Państwa, katolicki, pokatolicki, żydowski. Też lubią się modlić, przecież oni też mają tam swoje msze. Też wyliczają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak do stu. Zdrowaśki. Zdrowaś Maria, Matko Boża. Módl się za nami. Zdrowaś Maria, Matko Boża. Módl się za nami. Są to zdrowaśki. Są to dosłowne zdrowaśki. Dosłowne zdrowaśki. I szukają. Kruczka na Jezusa. I szukają. Bo Jezus nie chce się tak modlić. Jakby tak miał 100 razy zdrowaśki, to 98. To byłoby bardzo źle. I tak samo tutaj. Jakby tu przyszła Lidka, aby chciała spojrzeć kątem oka wiedźmy, pilnując tego przybytku, no to średniowieczni by byli niezadowoleni. Średniowieczni, dosłowni, przesadni, przesądni, durni, czyli durnie. No. Ale kawał chłopa, nie? Czyli przesadzanie kpinek. Tak się robi. Nie było, prawda, jeśli chodzi o też język obcego tam.
Ten człowiek, Jan Hus, ten człowiek, Tindal, ten człowiek, Jezus Chrystus, ten człowiek, Jeremiasz, ten człowiek, Ezechiel, sami sobie robią świństwo. No bo przecież zawsze było polowanie na człowieka. Polowanie na jelenia nie ma, bo tu nie ma jelenia. Tutaj w Polsce nie ma drzew, nie ma zielonych tych miejsc, no bo gdzie? Polowanie na człowieka. Że niektórzy to zamiast, żeby tak mogli Biblię zrozumieć, to musieli ją literować dosłownie, po faryzejsku, cedzić, liczyć, przecedzać komara, wielbłąda połykać. Jest, proszę Państwa, ten pęd taki w systemie faryzejskim, jest ten system faryzejski. Jak nie ze strony żydowskiej, to ze strony watykańskiej. Stąd mówimy o tej mafii żydowsko-watykańskiej, czyli dosłowność, przesada, ciemnota, zabobon. Tu nie ma dużo komentarzy, to jest po prostu ciemnota. Urodzona w 1959 roku w Żarach, Halina Szymańska zakształciła
No i dobrze zrobiła, po co miała tutaj się wysilać? Właśnie, po co miała się wysilać? Ukończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Dotychczas pełniła funkcję wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja Europejska w środę podejmie decyzję w sprawie wszczęcia procedury wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, poinformował o tym rzecznik komisji. Wcześniej Reuters podał, powołując się na źródło unijne, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier, Gier oraz Czech. Polski rząd i prezydent nie zgadzają się na przymusową relokację uchodźców. Podobne stanowiska mają też władze węgierskie i czeskie. Kraje te pomagają finansowo ofiarom konfliktu, ale są za rozwiązywaniem problemu w miejscu, gdzie powstał, a nie rozszerzaniu go na państwa Europy. Urzędnicy brukselscy brną dalej błędne decyzje podjęte w 2015 roku, mówi europoseł PiS Karol Karski. W referendum Polacy odpowiedzieliby na pytanie, czy zgadzają się na taką przymusową relokację, czy nie. Plebiscytu w tej sprawie chce m.in. partia Kukiz 15. Ugrupowanie zebrało już ponad 400 tysięcy podpisów o rozpisanie referendum. Lider partii Paweł Kukiz podkreślił dziś, że głosowanie w sprawie uchodźców powinno odbyć się jak najszybciej. Stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie migrantów jest spójne. Mówimy jednym głosem i jest to głos rozsądku, powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych V4 w Warszawie. Politycy rozmawiali m.in. na temat współpracy na rzecz ochrony granic Unii Europejskiej i mówili też o bezpieczeństwie wewnętrznym. Obecna polityka migracyjna Unii Europejskiej i program relokacji uchodźców nie przynoszą skutków, ale przeciągają kolejną falę emigracji do Europy, podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Nasze stanowisko jest spójne, jest jednolite. Uważamy, że metody relokacji przyciągają kolejne fale emigracji do Europy, że są nieskuteczne. I przedstawiliśmy także wspólną deklarację, wspólne przedsięwzięcie. Otóż uważamy, że sprawę relokacji powinna omówić i decyzję w tej sprawie powinna podjąć Rada Europejska, a nie Rada Unii Europejskiej. W związku z tym uzgodniliśmy wspólne tekst, jaki przedłożymy my, ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, szefom rządów. Polityka bezpieczeństwa to polityka krajowa, a nie europejska, podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Dodał też, że wszystkie decyzje w tej sprawie muszą być podejmowane jednomyślnie i nie może o nich decydować większość. Ataki na Radio Maryja, a także na mnie odbywają się falami, ale w bardzo podobny sposób, mówił naszemu dziennikowi dyrektor katolickiej rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. To jest zawsze manipulowanie, tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości, jaka jest w Radiu Maryja, Telewizji Trwam czy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, wyjaśnił. Dyrektor Radio Maryja na łamach gazety skomentował w ten sposób m.in. oskarżenia Faktum. Tabloid zarzucił ojcowi Tadeuszowi Rydzykowi wpływ na obsadę części stanowisk w spółkach Skarbu Państwa i kierowanie do nich swoich ludzi. Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się też dziś do sprawy na antenie Radia Maryja. Zwrócił uwagę na autorów informacji, które na jego temat pojawiają się w prasie. W jednej gazecie napisali, przysłał mi pan Andrzej Jaworski ten artykuł, przysłał, bo ja tego nie biorę do ręki, to jest taki tabloid niemiecki. I kto? Człowiek, który pracował w naszym dzienniku, ale nie było mu po drodze ideowo i pieniężnie nie było mu po drodze. To wiedziałem, został, nie wiem, czy sam odszedł, czy był zwolniony i patrzę, raz napisał, raz, drugi raz napisał. Pamiętam inny też dziennikarz, był u nas, myśl, przyszedł kiedyś do mnie, taki patriotyczny, ale ja uwierzyłem w to. No, katolik, idzie do kościoła, a później pisał, jak nie wiem co, później następny, absolwent, taki miły, wszystko razem, a później w gazecie wyborczej pisze, specjalista od mojej osobowości.
Więcej na ten temat na www.radiomaryja.pl. Około 1000 osób protestujących w centrum Moskwy przeciwko korupcji w Rosji ruszyło w kierunku Kremla, poinformowali świadkowie, na których powołuje się Reuters. Według nich policja zatrzymuje demonstrantów na placu Puszkina. Siły bezpieczeństwa przez megafony nakazują protestującym, aby się rozeszli. Przed manifestacją zatrzymany został jej organizator, jeden z liderów opozycji w Rosji, Aleksiej Nawalny. To były wiadomości w Radiu Maryja. Parafii pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie w archidiecezji przemyskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Orędzie Pani Fatimskiej w wykonaniu dzieci z ochronki świętego Józefa w Haczowie. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Kult Matki Bożej Bolesnej w parafii w Haczowie. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Nabywaniec, wykładowca na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, ksiądz dr Zbigniew Głowacki, doktor prawa kanonicznego, ksiądz prałat Krzysztof Kaczor, emerytowany proboszcz parafii Haczów i ksiądz Adam Zaręba, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, czyli modlitwa dosłowna, wyliczana, na pokaz, stroje faryzejskie. Wszystko musi być tak, jak człowiek ustalił, nie Jahwe.